Samochód jest zupełnie inny od Lancera. Inny ciężar samochodu, inny środek ciężkości. Samochód inaczej skręca, inaczej hamuje. Trzeba się tak naprawdę na nowo nauczyć jeździć. Cóż, na początku dnia ręce mocno drżały, ale z przejazdu na przejazd po każdym kilometrze zaczynam się dobrze czuć w tym samochodzie. Ma tendencję taką do takiego lekkiego latania bokiem, co bardzo lubię, ale trzeba się nauczyć jeździć bardzo na okrągło, co na pewno będzie trudne. Przy dużych prędkościach wiadomo, że jest bardzo dzikim samochodem, precyzyjnym. Prowadzi się jak go-kart, więc zupełnie coś innego niż Mitsubishi, którym do tej pory jeździłem. Ten sezon, mimo to jest mój 18 sezon startów ogólnie w zawodach różnego rodzaju samochodami, w rajdach, wyścigach, w rallycrossie, jakby nie było, są to wyścigi, ale ten sezon jest zupełnie nowy, zupełnie inny. Pierwszy raz spróbujemy stworzyć naprawdę profesjonalny zespół, mamy profesjonalny samochód. Pierwszy raz jestem na testach asfaltowych, może niektórzy nie uwierzą, ale do tej pory nigdy nie testowałem przed żadnym rajdem, więc teraz jest nowinka. Są testy, sprawdzamy nastawy zawieszenia, sprawdzamy opony, w jakich warunkach, jak się zachowują. Staramy się dograć wszystko, żeby wyciągnąć przede wszystkim ze mnie jak najwięcej, bo zanim dojdę do granic samochodu, to jeszcze troszeczkę zejdzie czasu, ale będziemy się stali cyklicznie starali co rajd być coraz szybszymi w tym samochodzie. Parę osób chce nam pomóc. Mamy nadzieję, że uda nam się to wszystko fajnie pozgrywać i pokazać już w najbliższym rajdzie oraz kolejnych, że potrafimy się szybko poruszać po odcinkach tym właśnie autem. Mój cel na te zawody? Na pewno czysto przejechać rajd. To jest moja od dawna taka taktyka, żeby zawsze być czysto na mecie, a starać się co rajd jechać jak najszybciej. Szukać tej granicy, tego balansu takiego pomiędzy niezbyt dużym ryzykiem, ale szybką jazdą, ale przede wszystkim dojeżdżanie do mety. Gdyż jak wiemy, no rajdy nie są takie proste. Jedno przestrzelenie zakrętu, brak szczęścia może powodować usterkę czy uszkodzenie samochodu. Zdarzały się historie, gdzie się wypadało, wracało na drogę i nic się nie działo, zdarzały się jakieś drobne opuszczenia i kończyliśmy rajd, i tego chciałbym właśnie uniknąć w tym sezonie.